czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w The House of Da Vinci 2. Jesteśmy znowu w przeszłości, czas został zatrzymany. Jeśli dobrze pamiętam z poprzedniego odcinka, to naszym zadaniem teraz jest pobawienie się w te wszystkie tutaj skomplikowane struktury. Mamy trzy elementy i mam wrażenie, że być może w końcu to LD, które żeśmy tu znaleźli, będzie pasowało tutaj, bo podobne ząbki widzę. Może to jest... Ten przedmiot tu nie pasuje, naprawdę? A, to jest przedmiot, który tu pasuje. Widzicie, a ząbki takie, myślałem, że coś tutaj, teges. A to tu jest otworzenie tego. Proszę bardzo. No dobrze. Czy teraz pozwoli mi to mimo wszystko jakoś ruszać tym? Czy już nie będę musiał? Nie mogę, ale tu już nie mogę podnieść. Już zabroniliście mi podnosić tych rzeczy. Dobrze, ale to skoro tak, to myślę, że w końcu będzie można uruchomić najważniejszy i ulubiony przedmiot pana Makłowicza, czyli dźwig. Kto wie, do czego on nawiązuje, to, że tak powiem, pozdro dla kumatych ogólnie, nie? To jest moja ulubiona przeróbka. Okej, dobrze. I teraz co? I teraz trzeba jakoś to opuścić. No. Teraz pytanie, jak opuścić dźwig? O! O! Nagle zadziałało. Co to jest to? To pewnie coś tu, korbka, nie? O, właśnie. Co za konstrukcję. Dobra, opuszczamy tu i prawdopodobnie tam trzeba będzie jakoś zaczepić, nie? Dobra. Jest. W porządku. I teraz zakładam, że trzeba będzie tutaj coś zaczepić. Hops. No i? Wiem, że jest zbyt ciężki. O! Aha, muszę to... Świetnie, z drugiej strony. Okej, jest. Dobra. I co? I wracamy do dźwigu. Do tej bardzo skomplikowanej konstrukcji. I co? I zaciągamy do góry. I jedziemy. Oh, yes. Avis. Temporal Architect. Od razu nas przeniosło na odpowiednie miejsce, proszę bardzo. Sprytne. No dobrze, to pozostało nam nic innego jak... Ło, ale rzut. Jak pokręcić teraz tym? Tym dokładniej. O. I. I co? Aha, tu trzeba było pewnie. Dobra, myślałem, że to tym trzeba było obracać. Jeszcze mamy jakieś dziwne LD. Dobra, jest wyjście. Do czego nam służyć to ma? To jest dobre pytanie. Być może to jeszcze nie koniec. Być może jeszcze coś tu trzeba będzie zrobić, o. Ewidentnie... Coś tu... Trzeba. Okej. Okay. O! A propos. Dziab? O. Wiecie co? Wiecie dlaczego to jest LD? Prawdopodobnie dlatego, że Leonardo da Vinci, nie? Tak zakładam. Ło! Sukceso! Zobaczcie co on maluje. Another interruption? I told you clearly that... Oh, is that you? I'm sorry. When I'm immersed in my work, I tend to forget the world around me. I thought that they sent me another letter from the abbot in which he will ask me for yet another time, when will the mural be ready? As if he had no idea that his constant questioning will not speed up the process at all. Ah, very interesting. I must confess, I am surprised. You see, many before you who failed my challenge assured me that it was impossible. Therefore, I must admit that you made a great impression on me. No właśnie, Leonardo, tak jak mówiliśmy wcześniej, przewidział to, że tu trzeba się cofać w czasie albo coś robić, żeby móc to tego dokonać, więc chyba Leonardo wie, co my potrafimy robić faktycznie. In any case, I am glad that it will be you who will enter my services. There is much work before us, and I believe that in you I am gaining a very capable ally.
Let us tarry no longer and start working right away. What do you say, Giacomo? Spoko. Training day. Corte Vecchia, Mediolan. Dobrze. 1497 rok. Corte Vecchia. Już widzę bardzo ciekawą konstrukcję na samym początku. Clear, master. Enough! This was the last insult. You, Leonardo, have no idea what pressure I am under. I cannot wait any longer. I will gladly double your commission, but I need the machine finished as soon as possible. I am sorry, sir, but no amount of money can speed up the process. As I was saying, just finish it. Oh, Giacomo, you are here. Excellent. Look what we have here. In the morning, I was visited by a Valencian nobleman whose name I have unfortunately forgotten, and who told me he has received this peculiar thing from his guest, a certain Turkish seafarer. He asked me to find out what is hidden inside this particular cabinet. Naturally, I tried to explain that I'm currently working on more pressing matters, but in the end, he persuaded me by telling me that I am the only one who can help him. To tell the truth, the financial reward he offered was even stronger motivation, as we will certainly need money. I very much doubt that there is anything extraordinary or even dangerous hidden inside. Even though the Duke... The gentleman acted as if he thought that the devil himself is in there. Well, as I was saying, I currently do not have the time to cater to whims of some nobleman. You will take on this task, Giacomo, and I will come back when you are finished to see what you have discovered. Pudełeczko księcia, które teraz trzeba będzie uogarnąć. Okej. O, ale co ciekawe, patrzcie, cały czas z nami będzie tutaj współpracował, a raczej będzie obecny przy swoich kolejnych tworach Leonardo. Bardzo fabularna ta gra się zrobiła, tak? Biorąc pod uwagę, że jedynka nie była aż tak mocno fabularna. Wygląda na to, że do przejścia tego testu konieczne było użycie Oculus Perpetua. Moje ręce były przemarznięte do kości, gdy wreszcie dotarłem do refektarza. Tam spotkam Leonarda, całkowicie pochłoniętego pracą nad wspaniałym dziełem sztuki. Namalował na ścianie scenę, która przypomina mi ostatnią wieczerzę naszego pana. Bo to jest ostatnia wieczerza. Mistrz Leonardo da Vinci przyjął mnie na swojego asystenta i nie umiem wyrazić słowami, jak wielkim zaszczytem jest dla mnie możliwość pracy dla tak wybitnego umysłu. Jedno, co mnie niepokoi, to wspomnienie prawdziwego powodu mego przybycia tutaj. Corte Vecchia. 98 rok. Czy już zobaczcie, minęło? Ile? Ile minęło? 2 lata? 3 lata? To mój trzeci rok pracy dla Leonardo da Vinci. Po ukończeniu fresku w Santa Maria del Grazie, mistrz przeniósł się do pałacu Corte Vecchia, blisko tak katedry w Mediolanie. To stary, ale rozległy budynek z licznymi pracowniami i warsztatami. Leonardo pracuje w nich nad rozmaitymi dziełami sztuki, wynalazkami, a także płatnymi zleceniami. Staram się jak mogę, by być pomocnym asystentem i nauczyć się tak wiele, jak tylko możliwe. Jak to tylko możliwe? Zajęty pracą, nie miałem czasu rozmyślać o tym, dlaczego się tu znalazłem. Zacząłem sądzić, że może książę o mnie zapomniał. Bardzo się myliłem. Dziś rano byłem świadkiem, jak Borgia przeprowadzał z Leonardem pełną emocji rozmowę na dziedzińcu. Wygląda na to, że Leonardo już dla niego pracuje. To by oznaczało, że zostałem tu przysłany w jakimś innym celu. Obawiam się, że Borgia przybył tutaj, bym spłacił mój dług, a nie wiem, jak miałbym to zrobić. No właśnie.
Gdy przyszedłem do warsztatu, mistrz przydzielił mi intrygujące zadanie. Poproszono go, abym zbadał pewną wyjątkową szafkę. Mam więc odkryć, co się w niej znajduje. Mistrz starał się to ukryć, ale w oczywisty sposób zlecił mu to Cezar Borgia. Szafka ta była tylko pretekstem, by złożył on Leonardowi wizytę. To mnie zastanawia. Podczas porannej rozmowy Borgia domagał się czegoś od Leonarda, czegoś, co powinno być zrobione dawno temu. To oznacza, że nie może to mieć żadnego związku z tą szafką. I dalsze części będziemy ogarniać. Naszym zadaniem jest rozpracowanie tej oto szafeczki, chyba że będziemy stąd chcieli wyjść, ale widzę, że tutaj jest zadanie klasyczne, chyba tylko i wyłącznie tak, związane z tą szafką, bo cała reszta jest nieistotna. Czyli wracamy do takiego klasyka, tak? Czyli klasyczne rozkminianie jednej konkretnej konstrukcji. O Jezu, ta kamera czasami dziwnie lata. Co my tu mamy? Mamy jakiś mechanizm, który z żadnej strony nie chce się ani obrócić, ani kliknąć. Jest przycisk, tutaj coś nie da się odkręcić, przesunąć, nic się nie da. Ale jest intrygujący w każdym razie. Dobra, co mamy tutaj? Z tej strony mamy też jakąś tarczę. Tam w tle coś się skrywa, ale też jest nieaktywne. Zobaczmy tę stronę. Jakiś klejnot. Czasami trzeba coś kliknąć, czasami trzeba znaleźć jakiś mały element, mały obiekt, który może coś zmienić. Dalej nie wiem, co tutaj jest. Dobra, kolejna ściana. Tu też jest jakiś symbol. Tu natomiast jest znowu tarcza. O! Tu mógłbym coś otworzyć. O! Ząbkowana obręcz. Okej. Co to? Okej, coś się otworzyło. W porządku. Ło! Z dwóch stron się otworzyło. Ale nie wiem, co to. Widzicie? A, no właśnie, to jest chyba język arabski? Czy mi się wydaje? No dobra, coś się pootwierało z dwóch stron. Cóż to jest? O! Główka ze śrubą. Dobra, główka ze śrubą. A pytanie brzmi, czy po drugiej stronie też jest jakaś główka ze śrubą? Albo druga część tego ziomeczka. O! Złożona głowa Feniksa. Bardzo dziwna konstrukcja. O! O! Ukończono przedmiot głowa Feniksa. Okej. Coś tu wyszło. Dobra, a to? Można skręcić pewnie. Dobra, głowa figurki też jest skręcona. Gdzieś trzeba będzie je zaczepić. I mamy też obręcz, która też gdzieś będzie pasować pewnie. No dobra, widzę, że tam w tej konstrukcji jest bardzo dużo różnych elementów. Tam w środku. No dobra. Czy tu jesteśmy w stanie coś włożyć? Ten przedmiot tu nie pasuje. Ten przedmiot tu nie pasuje. Wygląda, jakby tutaj coś było można kliknąć, przystawić. Kolorystycznie pasuje to złote do tego. Ale ciężko powiedzieć, co gdzie można tu włożyć. Jakieś przyciski są kolorowe. W czterech klasycznych korolach? Tak, korolach. Zdecydowanie, kolorach. Też może obręcz będzie. Stąd obręcz nie wyszła przypadkiem? O! No właśnie. Co to jest? O mój Boże. Mogę ustawać tylko co 45 stopni, z tego co widzę. Tu jest czerwony. Dobra, ale... Okej, okay, ale te symbole... Co one oznaczają? Jak mam to ustawić w takim wypadku? A i mogę tak... W ten sposób mogę obracać wszystkie symbole. Ale muszę chyba wiedzieć, jak je obrócić, nie? Zdecydowanie muszę wiedzieć, jak je obrócić. A chyba nie posiadam tej wiedzy. Chcę zobaczyć, jak one wszystkie wyglądają. Co one to w ogóle mają za sobą? W sobie. Spójrzmy na nie wszystkie na początku. Okej. Okay. Dużo różnych dziwnych symboli, które jakoś trzeba będzie O! O, to ciekawe. Sowa jest tutaj, dobra. Wąż. Na górze jest jakiś... Nie wiem, co to jest, jakiś ptak? A na dole jest chyba ślimak?
O co tu chodzi? Nie, nie wiem, nie wiem, co to jest to na dole. Ciężko zauważyć. Ciężko się przypatrzyć, to szybko znika. Co to jest? Już jakiś lew leżący, ciężko być. Ale nie ma tych obiektów tutaj. W sensie... No dobra, no, mamy coś, co jest pewne, to ta sowa, tak? Ale sowa to co? Jest to ptak? W sensie, że... Bo to widzicie, to jakby pokazuje, że musimy ułożyć to jakoś sensownie. Nie wiem, no sowa może pasować pod to. Ciężko mi powiedzieć, co dokładnie teraz robię. To może być... To wąż może być. Czyli bym to ułożył w ten sposób. Co tam mamy dalej? Czekajcie, ciekawe jest to, że zobaczcie, że to jest jednak... Aha, to jest pochowane pewnie dlatego, że... Czekajcie, a tu mamy co? Jakiegoś rogacza i mamy jeszcze coś tutaj. Tylko co ciekawe, zobaczcie, że... Ten wąż jest schowany za, więc może to chodzi o to, że trzeba dostosować, co jest schowane za, co jest schowane przed. Może to chodzi o to, żeby dostosować idealnie pozycję, a nie kombinować z tymi symbolami. Ciężko powiedzieć. No bo ja bym zielonego tu ustawił w ten sposób. A czerwone przesunął drugą stronę. To jak użyję tego dziabadła, no to już nie jest dobrze. Wygląda na to, znaczy nie wiem, czy ja mogę to jakąś perspektywę nabrać, czy no właśnie ciężko. Ale widzicie, to jest perspektywicznie, trzeba zobaczyć, z której strony jaki symbol wychodzi. A, no i właśnie, a, no i perspektywicznie widać. Dobra. Widać tutaj cztery kolory, tak samo jak tutaj. Znaczy to widać, po której stronie jaki kolor idzie, więc też trzeba zobaczyć, z której strony wychodzą które symbole. Ale to wychodzi, czyli to nie jest jakiś... dopasowywanie symboli. Żółty jest z prawej, więc żółty musi być z prawej strony. Na dole musi być niebieski, a po lewej czerwony. Czyli czerwony, niebieski, zielony. Żółty. Tak? Nawet tutaj widać to trochę, tak? Więc czerwony musi być tu. Niebieski musi być jako ostatni na dole, to jest ok. Żółty musi być z prawej strony. A... zielony musi być na górze. To było coś takiego. Ojej, przepraszam. Okej. Ale to jest tylko część zagadki prawdopodobnie, nie? Przynajmniej na razie. Łe, coś wylazło z góry. Co to jest za tałataństwo? O, Feniks. Jaki ładny. Kurczę. Teraz ogon podniesie. No dobra, ładne to coś jest. Co tu się, kurczę, zaznaczyło mi? Symbole, no właśnie, te symbole mogą mieć jakieś znaczenie. To by wyjaśniało, czemu mistrz jest ostatnio tak nieobecny duchem. Normalnie z wielką radością osobiście zbadałby tak ciekawy sprzęt. Dziś pracuję w warsztacie na piętrze, na którym znajduje się pracownia, do której nie ma dostępu nikt poza Leonardem. Ostatnio spędza tam bardzo dużo czasu. Gdybym tam wszedł i odkrył, nad czym tak pracuję, to byłoby coś. Miałbym o czym powiadomić Bordzie i może wreszcie pozbyłbym się go na zawsze. Cena mej wolności jest dużo za wysoka. Perspektywa zdradzenia Leonarda jest bardzo bolesna. No właśnie. Okej, te symbole myślę, że będą nam kiedyś potrzebne do czegoś. No tutaj ewidentnie pasuje oczywiście główka tego Feniksa. Dziap. Podniósł ogon, otworzył gębę. Zobaczmy, co z tyłu z ogonu. W ogonie, może z ogona coś wychodzi, nic. Okej. Natomiast tutaj mamy coś. Cóż tutaj jest? Aha. Dobra, to są te dziwne symbole. Tylko teraz tak. Dobra, to jest... O, to na dole się nie da ruszyć się tego na dole. No dobra, są to symbole, które kojarzymy z tej zagadki wcześniej, prawda? Ale teraz pytanie brzmi... Co ma być danym symbolem? I dlaczego akurat ten symbol? I dlaczego czerwonego nie da się ruszyć? W sensie, jaki jest związek między tymi pokrętłami, czterema, a tymi symbolami tutaj? Jaki jest związek pomiędzy nimi? Właśnie, to jest dobre pytanie. A tu jest czerwone, na czerwonym są te cztery symbole, na niebieskim są te, na żółtym są te cztery, a na zielonym są te cztery.
A czerwonego nie możemy ruszyć. Więc może chodzi o to, że... Ale teraz pytanie, jaka jest kolejność? Tak? No bo to mnie zastanawia. Co sugeruje mi, jaka jest kolejność wykonywania działań? Który symbol robi... Tak jakby kolor nie miał znaczenia, bo mamy cały czas narysowane to, tak jakby miało nam to pomagać. I kolor nie jest tutaj potrzebny. Może zobaczmy, jak strukturalnie są ułożone te symbole. Nie wiem, czy tu można jeszcze coś może otworzyć. Czekajcie, może tu się jeszcze da coś jeszcze poklikać. Może mam niekompletną zabawkę jeszcze. To też w ogóle są rzeczy, tak? Cały czas mamy jeszcze jakiś element, który w tym momencie jest nieaktywny, ale no właśnie jakby czegoś mi brakowało. Na razie przynajmniej, tak na pierwszy rzut oka. No bo tutaj już próbowaliśmy coś zrobić, ale nic tu nie pasuje. Jeszcze jakiś ziomek musi wyjść, żeby głowę mu wsadzić. Dobra. Okej. Okay. W takim razie, no cóż, wygląda na to, że chyba mamy wszystko, co mieliśmy mieć. Tylko teraz pytanie. No tu mamy co? Takie kreseczki, mamy węża i dwie kreski. Jak to wygląda? Wąż jest tu, dwie kreski są tu. Potem mamy takie coś, dwa styknięte plemniory i jakiś kojec. No to tu mamy dwa styknięte plemniory i mamy kojec. Te trzy są w pierwszym kręgu, ten jest... czyli w sensie te są w środku, a ten jeden jest poza. Nie wiem, czy ja mam spośród tych czterech... Przepraszam bardzo. Ale każdy jest, zobaczcie, z innego rodzaju, nie? Każdy jest z innego rodzaju. Wąż był z tego, kojec był z tego, plemniory były z tego, a dwie kreski były z węża. No i właśnie. A może mam Feniksa, to jest ptaszor. No nie wiem, może trzeba... No właśnie, nie widzę tutaj jakby linii pomysłu. W sensie nie mam pojęcia. Na daną chwilę jeszcze, nie mam pojęcia. Co mam tu ułożyć, jak mam to ułożyć, bo nie widzę żadnego związku pomiędzy tymi wszystkimi symbolami. Znaczy nie wiem... Okej. Okay. Dobra, coś się ruszyło. Okej, okay, ale zobaczmy. To, co ja tu ułożyłem? Dwie kreski, a widzicie wąż. Aha! Okej, okay, i już zrozumiałem. Dobra, już rozumiem. Tylko teraz, co jest najbardziej zewnętrzną częścią? Wąż okazał się częścią trzecią. To może ten ptaszor jest pierwszą, skoro... Ale czerwone jest ostatnie. Dobra, wąż jest na pewno częścią drugą. Dobra. Czyli trzeba pogrupować to w trójki. Tylko co ciekawe, no tutaj i tak to zrobiłem bardzo na czuja. Czyli tak, wężyk, nie wiem co to jest, i lina. Wężyk, to i tutaj jakaś lina, o. To jest drugi. Dobra, to jest drugi. Czyli co, czerwony będzie pierwszy z ptakami wszystkimi? Zobaczmy. Kojec, ptak, ptak. O! Proszę bardzo. I w ten sposób trzeba będzie rozłożyć wszystkie. Dobra, to mamy ptaszora ustawionego, ale czy to coś zmieniło? Znaczy, zakładam, że muszę wszystkie podnieść, tak? Wszystkie podnieść... Wszystkie skrzydła muszę podnieść. Więc wychodzi na to, że teraz no lecimy, nie wiem, w kierunku wskazówek zegara polecimy, bo to wydaje mi się, że to było drugie, nie? Wężyk cały. Czyli to... To oraz... Chyba to. Tak jest. No potem polecimy to, co nam się udało ułożyć tutaj dosłownie, no przez przypadek trochę, ale faktycznie się udało. To. I wąż. No i na koniec to, co nam zostało, czyli... stykające się plemniory były. To coś dziwnego. I to. Tak. I to jest ten dziwny jakiś lew? Nie, co to jest? To jest jakiś leżący małpiszon. Nie wiem, co to. W każdym razie postawiliśmy ptaka. Dzieją się następne dziwne rzeczy. O mój Boże. Co to jest? Leonardo w ogóle nie jest zainteresowany tym, że my tu jakieś progresy robimy. Chyba trzeba go złożyć. O. Tylko w dobrej kolejności może. Jaki sułtan. Przycisk? Co to jest? A, klucz w kształcie księżyca, no to wiemy, gdzie go trzeba wsadzić, nie? Tak mi się wydaje, że wiem, gdzie go trzeba wsadzić. Wydaje mi się, że tutaj. Tu mieliśmy księżyc, o właśnie. Bo nie trzeba nic z nim robić, tak? Wydaje mi się, że wystarczy po prostu umieścić, pewnie przekręcić.
To jest jakaś kulka? Co to jest? O, znaleziono przedmiot. Kula. Czy ta kula daje fula? Wydaje mi się, że kula musi wejść tutaj. Do tej dziury. Flop. Ło, i teraz wielki pinball nam się uruchamia. O kurde. Co tu się wydarzyło? Leo, weź kurna to obczaj. Zobacz, jakie progresy tu robię. Ło. O kurcze. Co tu się pootwierało teraz? I druga głowa smoka. Też coś otwiera. Smoki coś... A te smoki są jakie do góry nogami są. O Jezu. Co to jest za konstrukcja? Zobaczmy. Ło. Mały mechanizm. Znowu jakieś kolory. To wygląda, jakby tu można było, trzeba było coś włożyć. Fiolka. Fiolka z nieznanym płynem. Co to jest? Zobaczmy. Da się jakoś wyjąć korek? Nie da się. Nie da się. Dobra, zobaczmy drugą stronę. Tu mamy też jakiś mechanizm. Co to jest? Tu coś w środku leży. O! O! Tu można coś było odbezpieczyć. A no właśnie, to jest chyba po to, żeby odbezpieczyć. I co teraz? Coś to trzeba zdjąć? I co teraz? Tu jakoś trzeba dyngnąć coś tu? Odbezpieczyłem. I co? Nie da się tego przesunąć w żaden sposób? Halo? Co z tym dziadostwem? No bo... Jest niby odbezpieczone. Z trzech stron i powinna się jakoś ruszyć może, ale... Kurczę, ale się nie rusza. A tutaj? Ten element jest zablokowany. A tutaj? Tu coś jest, czy nic nie ma? Chyba stąd już wzięliśmy coś. Matko boska, w ogóle co to jest? No dobra, spoko. Teoretycznie wydaje mi się, że to powinniśmy jakoś wyciągnąć, ale... Ja może to... może... O, buteleczka! O kurcze. Co tu się dzieje? Mogę to wziąć? Mogę tym obracać. Dobra, nie wiem jeszcze po co. Buteleczki, jakby tu coś było trzeba zrobić z tymi buteleczkami. No dobra, ale tu można to obrócić i super, ale... Aha, i tam w środku coś jest przecież. Może to trzeba zrzucić tak. Żeby pod wpływem grawitacji coś spadło. Ja bym chciał to wziąć. O! A no właśnie, jakoś tak zabrać to stamtąd. No i co? I nic? Jedyne wejście do tego urządzenia jest tam z lewej strony jakby. Jakbym miał możliwość wyjęcia tego. Znaczy, tutaj sobie ustawiłem i mógłbym tu sięgnąć po to. Przecież normalnie byś palcem sięgnął po to. Kurka. Weź no. Ziom. Sięgnąłbyś po to. Giacomo. Może masz za duże palce i nie możesz sięgnąć tam. Jak to trzeba ustawić, żeby coś z tym zrobić? Trochę tutaj nie mam pojęcia. O! A teraz... Co? A czemu teraz wyjąłem? I kompletnie nie ogarniam. Znaczy... Jaka jest różnica między ustawieniem tego... Że co, że tak idealnie, że tu, że pod odpowiednim kątem trzeba było? O Jezu. Ale to nie było aż tak, moim zdaniem, oczywiste, jak ustawić to, no ale okej, dobra. Ten bolec tu? Co to w ogóle jest? Guzik z kolcem. Kapineska, o Jezu. Guzik z kolcem. A ten kolec tu nie wchodzi? Nie. Okej, guzik z kolcem. To zawsze cały czas zablokowane jest, tak? Tak, element jest zablokowany. No zobaczmy z drugiej strony. Jakieś kurcze dynksy są. No tu mamy jeszcze zabawki. Tu już wyjęliśmy, tak? Tu chyba buteleczka była, tak. A tu?
Może tu gdzieś ten guzik trzeba włożyć. O właśnie. What? No dobra, widzę, czerwony jest tu. Dziękuję. Czerwona kulka. Okej. Łojacie. Żółta kulka jest tu. Nie, ja zawsze o takich rzeczy byłem dobry. Wzrokowiec. Wzrokowcy mają łatwiej. No dobra, zobaczmy trzecią kulkę. Dobra, przygotowuję sobie swoje watchy i jedziemy. I co? Wiecie gdzie? Środkowy. Tak jest, jest zielona kuleczka. I glide! Chyba się udało za pierwszym razem, to dlatego dostałem achievement. Zielona kulka. Dobra, mam kulki. I zdobyłem grzebień. Śrubokręt! A jaki kurczę artystyczny ten śrubokręt. No dobra. Mała zabaweczka. To co, wracamy na drugą stronę. Cały czas wyświetla mi, by the way, a propos, cały czas OBS wyświetla mi problemy z enkodowaniem. Co ciekawe, nie mam problemów. Problemy nie za bardzo istnieją, kiedy na przykład pierwsze co robię to odpalam. Poprzednio miałem problemów, czyli jak mam jakiś zapchany RAM innymi programami wcześniej i potem odpalam The Room, to nagle jest problem. Ale jak świeżo po otwarciu kompa, zagram w The Room, to jest lepiej. No, ale teraz pytanie, nie wiem, no RGB zakładam, to nie jest, no to nie wiem, które kulki do którego. Czy to ma znaczenie? Może ma, może nie ma. Ciężko powiedzieć. Trzy różne barwy. I co z tym? Okej. Okay. Pokrętełka. Jakiś płyn żeśmy wpuścili w tę dziwną konstrukcję i coś się odbezpieczyło. Coś tu jeszcze wyjmujemy? O! Śruba bezpieczeństwa. Śruba bezpieczeństwa, która też gdzieś musi być zaaplikowana. Jeśli pamiętam, to był już taki jeden mechanizm. Chyba też z drugiej strony. Nie. Czekajcie, gdzieś mi się wydaje, że... O właśnie, może tutaj. Z drugiej strony, no właśnie. O! O kurde. To zaraz odleci. Jesus. A Leo kompletnie niezainteresowany? No może w końcu. How are you proceeding, Giacomo? Well, I see you are on the right path. Now I must finish something in the upper workshop, so you continue here. I would expect to see the cabinet's mechanism in all its beauty today. Kurczę, żadnego wow, niesamowite rzeczy, ale już 3 lata pracujemy, więc no. Może po prostu już nie jest pod wrażeniem, ale to jakiś tam most? Co on tam buduje? No właśnie, on znowu wchodzi do tego swojego tajnego pokoju, do którego nikt nie wchodzi oprócz niego. Co ty tam skrywasz, Leo? Jakieś tajemnice. No dobra, no mówię wam, że zaraz odlecimy tym. To kurczę, sułtański jakiś namiot. A tu na dole coś jeszcze się pojawiło. Na dole są jeszcze jakieś mechanizmy. Czekajcie, bo to się poluzowało. Może w jego japie coś się pojawiło. O ja, a jak najbardziej. Jakaś klamka? Fragment mechanizmu. Okej. Coś tu wylazło na mnie. Cóż to jest? O, i tu ten fragment mechanizmu jest potrzebny pewnie, dobra. I co z tym dalej? Dziab. O, kolejny sułtan. O rany. Co to? Co to robi? O rany. O Jesus. A jest tego więcej? A co tutaj biega?
Czekajcie, mam jakąś informację jeszcze. Raz jeszcze potwierdziłem, że Leonardo jest całkowicie pochłonięty czymś ważnym. Spytał tylko o moje postępy w związku z szafką, po czym udał się na piętro. Miałem rację, jesteśmy tu dziś, bo mistrz będzie oddawał się pracy nad swoim sekretnym wynalazkiem. Tak jak to robił przez ostatnie kilka wieczorów. Muszę skupić się na swoim zadaniu. Odkryciu, co znajduje się w tej niezwykłej szafce. Wydaje się ona być bardzo skomplikowaną maszyną o przeznaczeniu jeszcze mi nieznanym. No dobrze. Tak, a tutaj, to jakbyśmy mieli może ustawić rzeczywiście konkretnie coś? Ale nie mam pojęcia jak ustawić to, no skąd mam wiedzieć? Te kropeczki mi nic nie mówią. Można to obracać na wszelkie strony i... różne kropki się zaznaczają, ale czasami, ale niektóre kropki zostają. Szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia jeszcze jak te kropki ustawić, ale zobaczmy tego sułtana. Nie ciebie. Chciałem zobaczyć tego zioma tu. Ma coś w ręce. O, tu jest jakiś... coś. O! Tu, aha, tu trzeba coś ci zamontować chyba, kolego. Tak to wygląda, jakby tu można było coś zamontować. On ma coś w ręku ciekawego. Tu jest jakieś zabezpieczenie, czy nie jest? Chyba nie. Nic tu za bardzo ruszyć się nie da. A to jest jakieś zabezpieczenie. O, tu na dole. Ale nie da się tego odbezpieczyć teraz przynajmniej. Jego ręki nie da się w ten sposób ruszyć, podnieść. Coś mi się wydaje, że musi... A jednak! A? A jednak. Co tutaj jest? Co to by można... O, tutaj jest, dobra. Dziap. I otwieramy. O, proszę! Ha! Dysk ze strzelcem. No właśnie. Tak myślałem, że jednak coś tu wcześniej trzeba będzie zrobić, zanim tam się coś zrobi. To jeszcze może... A to jest zablokowane, żeby to jakoś tam pociągnąć. Dobra. A, jeszcze tam jest jakiś mechanizm. Dobra. Okej. I co teraz? W sumie dalej nie wiem. W sumie dalej nie wiem, jak to ustawić. Część się pojawia, część znika. Nie mam pojęcia. Chyba jeszcze nie wiem, jak to ustawić. Chociaż w sumie, no, nie wszystkie dziurki są zaliczone. Dobra, a co, o co chodzi tutaj? Ło! O! Mogę ustawić jakieś miejsce na mapie. Pytanie brzmi, co mam ustawić na tej mapce? Nie mam pojęcia, co ustawić. Nie mam pojęcia, gdzie ustawić również. To jest jakiś symbol. Być może jak ustawię odpowiednio, to się dowiem, co trzeba ustawić i dlaczego, ale no nie mam na razie pojęcia, co mam ustawić. Dobre pytanie. A to są na razie tylko dwa otwarte elementy. Ten już nam dał, co miał nam dać. Tu zdobyłem jakąś część. Kurczę. A wygląda na to, że może jednak jestem w stanie jakoś te kropki tutaj ustawić poprawnie. Ale nie mam zielonego pojęcia, jak. Nie wiem, co tu jest ważne do ustawiania. No teraz jest wszystko na czarno, nie? Tak, żadna kropka. Tu jest jedna biała kropka. O nie! O nie, zobaczcie to! Tu jeszcze jest zewnętrzny krąg, którego da się obracać, ale... No cały czas gdzieś ruszałem myszką i cały czas obracało mi się tylko jedno. Gdziekolwiek nie ruszyłem, obracało mi się jedno, ale nagle tu! Złapałem i nagle zobaczyłem, że to też się obraca. O nie, wiarygodne. No dobra, i mam wrażenie, że rzeczywiście trzeba zaznaczyć po prostu wszystkie... Żeby wszystko było na biało, tak mi się wydaje wypełnić. O właśnie, wszystkie. Ale no kurczę, no że to mi nie... No myślałem, że to jest taki rodzaj tylko, no, elementu graficznego. A tu proszę, trzeba dokładnie obklikać wszystko. Tylko, że no tutaj było dość mylące to. No ale dobra, jest zrobione. Wygląda jak książka trochę. O! Okej. To nam pokazało też mosiężny uchwyt, dobra. Pokazało nam fragment.
tę wyspę trzeba oznaczyć na tej mapce z drugiej strony. Tylko jak to? Jak ona wygląda? Taka mapka obok odwróconego wymiona i góry gdzieś tutaj są. Jest to coś tutaj w ogóle takiego? To mogę to wrzucić ogólnie od razu. O! Ciekawe. I co? Ło, ja mogę obracać tę mapkę. Dobra, są odwrócone wymiana, chyba to tu. To znaczy w sensie, że widzę, że chyba to chodzi o tę wyspę, nie? Czy to była ta malutka wysepka pod spodem? Co tu się dzieje? No są odwrócone wymiana. Czekajcie, czekajcie. Jak to mogę ustawić? Tak mogę ustawić, albo mogę to ustawić tak. O! A? Ale zaznaczyłem dobrze, tylko że musiałem odwrócić mapkę bardziej w lewo. To dziwne, że to musiało być ustawione w taki sposób. O! Stem kijaszka. Drewniany pędzel! Drewniany pędzel. Ło! Jest jakaś... Znowu jakiś element układanki. Kolejna wajcha. O! Odbezpieczyliśmy. Coś się chowa. Dziap! Podniósł rączkę na mnie. I co? Masz pędzel. O kurczę. To się rusza! To wybuchnie. Kolejne dwa elementy tej konstrukcji się pojawiły. Dobrze, moi drodzy, ale dokończymy tę konstrukcję już w kolejnym odcinku. Bo chciałbym też trochę te odcinki robić lekko krótsze. I tak przeginam. Chciałem do 40 minut lecieć z The Roomem. Boże, z The House of Da Vinci. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Serdeczne dzięki za kolejny odcinek. No, ciekawe są te konstrukcje. Choć trzeba przyznać, że teraz rzeczywiście obracamy się wokół jednej konstrukcji, nie chodzimy po całości, ale tak klasycznie, tak? Klasycznie. Sułtan sobie usiadł. I teraz czeka, aż mu coś włożymy w głowę, ewidentnie, także będziemy się tym zajmować oczywiście w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczyska. Cześć!